Dzień dobry, Tomasz Godlewski z tej strony, po dłuższej przerwie, mianowicie aczkolwiek działo się bardzo dużo i czy o tym opowiadać? Myślę, że nie ma sensu, ponieważ większość z osób czyta media i wie, co się dzieje, jeśli chodzi o kwestię wirusa. Czy byłem chory? Chyba tak. Z efektów, które widać pod czapką, chyba prawdopodobnie trzeba będzie zastosować przeszczepy, wypadły mi włosy. Troszeczkę bardziej. Nic strasznego, proszę Państwa. Jeśli chodzi o rzeczywistość, którą mamy w Polsce teraz, medialną, dzisiaj dowiadujemy się, że mianowicie aczkolwiek większość z mediów mainstreamowych nie nadaje, nie można ich nigdzie zobaczyć. Udostępnij w grupach. Czy mam udostępnić w grupach? Zastanawiam się właśnie, czy udostępnić w grupie jakiejkolwiek. Chyba nie. Statystyki to widzimy cały czas, nie ma sprawy, będzie kolegium. Porozmawiajmy sobie o rzeczywistości, która jest teraz, która jest właśnie dzisiaj, o tych wszystkich mediach, które twierdzą, że one nie będą dzisiaj nadawać, one są ograniczane, one są po prostu tutaj strasznie traktowane i tak dalej. Czy przyjrzeliście się temu projektowi, który jest przez rząd planowany, czyli podatki od reklam, od mediów? Od jakiej sumy? Od jakiej sumy mają być te pieniądze pobierane? Tak dokładnie, gdybyście zerknęli, to byłbym wdzięczny. Po pierwsze. Po drugie, bardzo dużo osób jest za, nawet przeciw. Gdzieś tam widzę na ściankach wrzucają, że oni dzisiaj są razem z mediami, z TVN-em, z wszelakimi innymi. Czy ktoś z was sprawdził, kto jest właścicielem, kto kieruje TVN-em, kto kieruje Onetem, kto kieruje Interią? Serio? Wiecie? Dokładnie. Czy zdajecie sobie sprawę z tego, ile zapłaciły te poszczególne media rok temu podatków? W jakiej sumie i ile to było? Miałem okazję zerknąć, miałem okazję zobaczyć i stwierdziłem, że pierwsza, lepsza, mała spółeczka w Koninie płaci podobne podatki roczne. Jeśli chodzi o pewną spółkę medialną, która w Polsce tutaj działa i w Polsce stara się funkcjonować i tworzyć narrację medialną, ponieważ czy jest to TVP, czy jest to TVN, czy jest to Polsat, szczerze mówiąc, to nie ma znaczenia. Dla człowieka, który potrafi wychwycić z tego całego zamieszania, bo tutaj chodzi praktycznie o zamieszanie medialne, żeby jednych i drugich skłócić, żeby oni się zajmowali właśnie siedzeniem przed telewizją i żeby nie patrzyli na boki, żeby nie zerkali, co się dzieje faktycznie u nich lokalnie, co się dzieje faktycznie, jeśli chodzi o ustawy, co się dzieje faktycznie, jeśli chodzi o prawdziwe podatki dla osób, które to wszystko utrzymują. Bo to nie jest tak, że jeśli dołożymy jakąś opcję jednej, drugiej, trzeciej spółce zagranicznej, które tutaj praktycznie działają sobie i jak chcą i czynią co chcą, to my tutaj jesteśmy no free. Jeśli zaprotestujemy i do tego nie dojdzie, to naprawdę wygraliśmy. Tak, wygraliśmy. Wygraliśmy poprzez to, że zapłacimy mniej za pewne usługi, ok. I pamiętajmy też o tym, że nie zerkamy faktycznie na to, że płacimy na spółki medialne lokalne. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, czy radni przede wszystkim miasta Konin i wszelakich innych miast zwrócili uwagę na to, ile faktycznie z kasy miasta trafia do różnego rodzaju mediów. Ponieważ jeśli przyjrzymy się temu wszystkiemu, to nie wiem, czy mieszkańcy w większości byliby za, żeby na te media płacić. To nie jest tak, że w danym mieście bez tych mediów nikt nic by nie wiedział, co się dzieje w urzędzie, co tutaj proponuje jeden, drugi czy trzeci prezydent, co tutaj robią wydziały, ponieważ wiedzieliby. Gdybyśmy faktycznie wykorzystali te media, które zostały zakupione, te wszystkie sprzęty i oprogramowania, które zostały zakupione dla miasta do promowania, to faktycznie tymi sprzętami, tymi właśnie oprogramowaniami to wszystko powinno być czynione. Czy konferencje, czy nawet, proszę Państwa, transmisje. Transmisje posiedzeń Rady Miasta, bo jeśli
Nie wiem, co za firma zewnętrzna, czy ktokolwiek tutaj to obsługuje, czy dało oprogramowanie. Jeśli tak było, to jestem zniesmaczony, ponieważ jeśli tak było, zaznaczam, że nie wiem, czy tak było, czy nie było, ponieważ przestało mnie to interesować dość niedawno, w momencie, kiedy faktycznie przeszliśmy sobie na pewnego rodzaju szkolenia i przyglądają się tylko sprzętowo, jak teraz parametry są podawane, przez które oprogramowanie i tak dalej. Ale jeśli faktycznie ktoś zewnętrznie to niby obsługuje i ktoś zewnętrznie udostępnia program, to jest to moim zdaniem błąd, ponieważ jeśli za to płacimy, to płacimy niepotrzebnie. Jeśli jest pracownik do tego, żeby obsługiwać sprzęt i są osoby, jest dział promocji miasta, tudzież działy, które powinny się tym zajmować, to niech to robią. Czy z biura prezydenta, czy ktokolwiek inny. Po pierwsze. Po drugie, jeśli cokolwiek z kasy miejskiej trafia do mediów zewnętrznych, to ja zastanawiam się dlaczego. Ponieważ media zewnętrzne powinny właśnie zarobkować na tym, że posiadają reklamy, posiadają dobre materiały i osoby, które chcą im zapłacić za promocję, osoby, które chcą im zapłacić, oczywiście firmy zewnętrzne, nawet nie spółki miejskie, ponieważ to też z naszej kasy poszczególne i po części też idzie. I uważam, że tak być powinno, żeby po prostu włodarze sami, jeśli chodzi o kwestie promocji, utrzymywali to wszystko w ryzach i żeby po prostu pieniądze nie trafiały sobie do najróżniejszych spółek medialnych, czy to będzie jedna spółka, czy druga, czy trzecia. Następna sprawa, tak się zastanawiam tylko, bo tego też nie wiem, ale czy w momencie, kiedy wypłacamy te pieniądze, jakiekolwiek, czy to jest złotówka, czy to jest 10 tysięcy złotych, czy another. Jeśli wypłacamy te pieniądze, czy faktycznie ktoś sprawdzał, jak to wygląda odnośnie tematów medialnych, odnośnie prawa prasowego? Czy te, co niektóre firmy, które się zajmują niby jakimś tam filmowaniem, robieniem promocji i tak dalej, mają tytuł prasowy? Czy są zarejestrowane, czy faktycznie w ich rejestracji jest zapisane, że mogą i tak dalej, są tytułem prasowym i czy ktokolwiek to sprawdza, ponieważ to jest bardzo istotne w momencie, kiedy wypłacamy pieniądze sobie gdziekolwiek, komukolwiek z kasy miejskiej. Czego nie wiem i chciałbym, żeby któryś z radnych spytał się po prostu, jeśli to jest możliwe. Dlaczego mówię o tym, że dzisiejszy dzień jest szczególny? Szczególny jest, żeby poruszyć ten temat, żeby poruszyć tematy właśnie wolnych mediów. Czy media, które są opłacane z kasy miejskiej, one są naprawdę wolne? Czy faktycznie możemy stwierdzić, że one są niezależne? No ja mam zdanie troszeczkę inne. Uważam, że człowiek powinien po prostu podejść, zadać pytanie i w momencie, kiedy ktoś za coś mu płaci, to też go zobowiązuje. Ja powiem szczerze, prowadząc własną firmę wiele lat, jeśli płaciłem, to wymagałem i nie życzyłem sobie tego, żeby pewne tematy były poruszane. Miałem kiedyś taki przypadek, że w momencie, kiedy zrobiłem, to chyba 10 lat temu, niecało 10 lat temu, 8 lat temu, zrobiłem zdjęcia Urzędu Miasta, jak to wygląda w środku, elegancko. Zrobiłem ściany, kurz na ścianach, na kaloryferach i tak dalej. To było bardzo dawno, 8 lat temu. I zrobiłem te zdjęcia, opublikowałem oczywiście, napisałem, co o tym myślę i wyobraźcie sobie, za 2 tygodnie przybiegł sobie człowieczek z aparatem i wszedł do mojej firmy. I gdzie wszedł? Proszę państwa, do toalety damskiej. Oczywiście złapałem za kołnierz, wyprowadziłem i powiedziałem mu, że nie wolno mu robić po pierwsze w damskiej, a po drugie zdjęć. Ja nie będę mówił nazwiska osoby, jak się nazywa, tak? Ale to był człowiek wysłany właśnie z pewnego budynku i powiedział mi, że on tutaj przyszedł zrobić zdjęcia, ponieważ ja zrobiłem coś i tak dalej, i on musi tutaj pokazać, jak teraz jest u mnie, tak? Ja mówię, okej, nie mam sprawy, tylko po pierwsze to nie damskiej, ponieważ jak ktoś wyjdzie z kabiny, będzie naprawdę niewesoło. Na szczęście byłem tam. Na szczęście miałem akurat dyżur i obsługiwałem ten cały system tak zwanego ulgi bezpośredniej, czyli WC Land, jeszcze na dworcu autobusowym PKS. I
okazało się, że dostałem chińskie ostrzeżenie. Nie fikaj, bo się tobą zajmiemy. O cholera. No faktycznie. Tylko rzecz polega na czym? Na tym, że być może, czy robienie zdjęć przyrody, czy robienie zdjęć gdzieś tam okolicznych budynków, czy robienie zdjęć na przykład osobom, które wynajmują budżetowe mieszkania i to wygląda fatalnie i tak dalej, być może ze strony właśnie tej osoby i jemu, jego przełożonych, było to czynienie niedobre. Czyli być może, ja tego nie dostrzegam, ale przysłanie mi człowieka 8 lat temu, żeby tutaj ładnie, pięknie narobił zdjęć, no, które na pewno byłyby bardzo piękne, i później co on by z tymi zdjęciami zrobił? Ja nie wiem, co on by z tymi zdjęciami zrobił. Ale jeśli tak bardzo się wtedy oburzył na mnie i chciał po prostu wyrazić swoją opinię, że on się mną zajmie, nie wiedziałem tylko, czy państwowo, czy prywatnie, ponieważ z tego, co wiem, to jeśli prywatnie, to jest o jeden dan niżej ode mnie, skończyłoby to się dla niego źle. Jeśli państwowo, no to musielibyśmy naprawdę, ale porozmawiać sobie, podyskutować i tak dalej. Dzisiaj się kumplujemy. Ja go szanuję. To jest bardzo dobry pracownik, to jest bardzo dobry artysta. No, robi dobre obrazy, jak to ja mówię. I ma dobry głos i tak dalej, i tak dalej. Ale wtedy byłem zaszokowany tym zachowaniem, byłem zaszokowany tym, co mi powiedział, w jaki sposób podszedł, jak wszedł, jak on po prostu, on to jest, on tutaj będzie się starał i tak dalej, tak? No okej, okay, no wyszło jak wyszło. Potem się okazało, że no jest wszystko okej, okay, kumplujemy się, nie ma sprawy, ale tak po prostu bywa. Jeśli mówimy o niezależności, to nie jest tak, ponieważ jeśli człowiek dostaje prykaz, to on musi go wykonać. Jeśli on tego nie wykona, albo wykona nie tak, jak się mu podoba, to dostanie mniejszą kasę. I tak samo jest, podejrzewam, z mediami, które są tak niezależne. Dlatego uważam, że wszelkie promocje miasta, wszelkie tematy odnośnie wolnych mediów, nie piszmy takich rzeczy. Nie popierajmy czegoś, co jest, gdzie jest napisane, czy będzie to w Realu 24, czy w TVN-ie, czy gdziekolwiek. To, czy jesteś wolny, czy nie jesteś wolny i tak dalej, okazuje się po twojej pracy, nie po tym, co ty napiszesz, nie po tym, co ty będziesz sobie tutaj popierał, tudzież nie popierał. Czasami naprawdę można bardzo wiele zaryzykować i pojechać na przykład na Marsz Niepodległości i dostać w czapę. Przecież tak było do 2014-2015 roku. W 2015 już był porządek, już nie było prowokacji. Ale w 2014 roku na Marszu Niepodległości było bardzo wiele prowokacji. I nieistotne to było, czy dziennikarz ma press, czy nie ma. Jeśli miała być prowokacja i mieli dostać po głowie, to dostali. Czy byli niezależni, czy zależni? Naprawdę. I wtedy jakoś pamiętam, ci sami dziennikarze, którzy teraz tak bardzo starają się podkreślić, że oni są niezależni, skrzywdzeni i w ogóle i tak dalej, wtedy nikt nie mówił, jak jest naprawdę. Wtedy patrioci, którzy szli całymi rodzinami w tym Marszu Niepodległości, byli określani jako faszyści, jako nienormalni, jako prostaki, z blaków. Dzisiaj? Gdzie byliście wtedy? Gdzie jesteście dzisiaj? Niezależność polega właśnie na tym, że kiedy cokolwiek się dzieje, to piszesz o tym, mówisz o tym bez względu na to, czy grozi ci czapa, czy grozi ci utrata pracy, czy grozi ci naprawdę ostracyzm. Tak to po prostu jest. I ja odróżniam troszeczkę te dwa środowiska, które faktycznie... Czy w Koninie mamy dziennikarzy wolnych? Na ten temat też trzeba będzie, chyba już niedługo, porozmawiać dosyć poważnie, ponieważ ja miałem taką sytuację, kiedy przyszło do mnie 5 osób, przyniosło bardzo fajne
fajne dokumenty, tak? I ja zobaczyłem te dokumenty i usłyszałem coś takiego, że oni przed chwilą, dosłownie 2 tygodnie temu, przed chwilą, no, jeśli chodzi o czasoprzestrzeń, to tak to po prostu wygląda, ponieważ kiedy, jeśli dostarczasz dokumenty, to musi troszeczkę potrwać, żeby reakcja była. I 2 tygodnie wcześniej, czy miesiąc wcześniej, musiałbym sprawdzić dokładnie w scenariuszu, jak to było, ponieważ ta rozmowa była też nagrywana. Powiedzieli, że oni byli u dziennikarza, chyba z Konina. I oni mu to dali. I co? Za przeproszeniem, przepraszam bardzo, i jajco. Człowiek bardzo ładnie, pięknie do dzisiaj milczy, nie odezwał się do tych panów. Bardzo dba o pieski, z tego co widzę, kotki i wszelakie schroniska. Okej, tak to jest. Ma prawo. Niech jeździ po Polsce, pokazuje te schroniska, niech dba o te pieski, kotki, niech u siebie na ścianie pokazuje, ale nie tak, nie tędy droga. Także tak to jest. No, jeśli otrzymujemy zlecenia milczenia, no, później określamy się po stronie czy jednej, czy drugiej. To nie jest tak, żeby kogokolwiek tutaj dyskryminować czy krytykować, ale ich praca, dziennikarzy i dziennikarek, pokazuje, jak jest w rzeczywistości, czy też politykierów, o których czasami mówię. To nie jest tak, że no, oni są tutaj niezależni. Tak samo są niezależni jak te media, które teraz krzyczą, że są niezależne, że one chciałyby być wolne, niezależne i tak dalej, i tak dalej. Szczerze, jeśli nie ma przykazu z Warszawy, to żadna partyjka w tym mieście, żaden członek i członkini nie beknie na pewne tematy, jeśli nie ma przykazu z góry. Możesz mu podsyłać informacje, możesz mu podsyłać dokumenty jako radnemu, on tego nie ruszy. On ci powie, że na każdej kartce jest to samo, są litery. Oni mówią to samo i tak dalej. Woli sobie podyskutować na temat książki. On kupił książkę. Woli sobie podyskutować na temat zdjęć, które zrobił. Zrobił zdjęcia sobie. Jeden, z drugi, trzeci, czwarty. Zrobili sobie w rzędzie zdjęcia. Ładnie, pięknie. Dupą obróceni do pomnika. No tak to wygląda. Tak wygląda polityka. I jeśli mamy liczyć na polityków, czy liczyć na osoby, które są z mediów, nie w ten sposób. Jeśli nie potrafisz powiedzieć, jak jest, jak było i tak dalej, bezpośrednio, to nie licz na to, że ktokolwiek pomoże ci z mediów. Dzisiaj nie jest to tak oczywiste, jak było kiedyś. Kiedyś było wiadomo, kto jest kim, kto jest po której stronie barykady i faktycznie z kim tańczy, kto donosi, kto jest kapusiem, kto jest wormą, kto jest TW, chociaż z TW było też różnie. No dzisiaj dowiedziałem się, że człowiek, który, kurczę, Molek, bardzo ładnie, prężnie działa sobie w różnych radach i poradach i czasami też parafialno i tak dalej. No kurde, to był kiedyś wodzirej bardzo wielki w pewnej firmie i nawet tego nie wiedziałem. Będę musiał rozmawiać z proboszczem, czy on cały czas zasiada i tak dalej, ponieważ no, takie nowinki, o których się dowiedziałem, trzeba będzie zareagować. Na szczęście mamy parafię, która jest apolityczna. Nie mamy polityki tutaj Najświętszej Marii Pan Królowej Polski w Koninie. I chwalę sobie bardzo tą parafię. Chociaż bywam rzadko, ponieważ częściej bywam w Licheniu i w Kramsku, gdzie sprzątam groby. Nieodpłatnie, nie zawsze. I tak dalej. I tak to jest. Taka ciekawostka, po prostu o tym opowiadam. Wracając do wolnych mediów. Dzisiaj bardzo mi pasowała ta sytuacja, że media nie nadają, ponieważ mogłem sobie właśnie troszeczkę pospamować, czyli wrzucać linki bezpośrednio do radia internetowego, które jest. Oczywiście, jak wejdziecie sobie na portale radio internetowe, które jest u nas na stronie i tam w tym radyjku możemy posłuchać sobie najróżniejszych porad biznesowych, wywiadów z prawdziwymi przedsiębiorcami, którzy czasami wszystko stracili i odbijali się od początku po 2-3 razy. Dzisiaj też zauważyłem, że jest bardzo duży wzrost słuchalności. Nie ma sprawy, nawet zastanawiałem się, czy przypadkiem nie zrobić audycji dzisiaj. Nie, zrobiłem we wtorek,
Może bym zrobił też dzisiaj, ale stwierdziłem, że nie można informować 6 godzin przed dopiero wszystkich, że audycja będzie. A też jeśli chodzi o kwestie zgrywania i później tworzenia z tego podcastu, troszeczkę to za długo trwa, już mi się nie chciało, no, ale to jest taka ciekawostka. Czy w Koninie u was wszystko ok? Czy wszystko było odśnieżone? Z tego co zerkałem sobie na telefonik, zaraz zerkniemy sobie jeszcze raz, Konin, odcisk palca, ok, już. Proszę państwa, żeby ostrzec tutaj Zarząd Dróg Miejskich, szefa, 23, minus 10 jest teraz, o godzinie pierwszej będzie minus 12, o drugiej będzie minus 12, jutro będzie minus 9 i będzie słoneczko. Zmieniło się na szczęście, bo jeszcze 2-3 dni temu chyba, ja publikowałem, miało w czwartek, miał padać śnieg, ale na szczęście jutro będzie minus 9 i minus 13 w nocy. Także informuję, żeby się tutaj nikt nie panikował, chyba będzie widać. Ok, okolica Kunin i tak dalej. Zrobnijcie sobie, nie ma sprawy. I tak to będzie wyglądał. Ja byłem zszokowany tym, jak faktycznie Konin wyglądał przedwczoraj. Nie można było wyjechać, nie można było nic zrobić. Wszystko zasypane. Widziałem na Facebooku też nagranie, gdzie Audi wciągało tira na most Bryański, na wiadukt Bryański. Naprawdę byłem zaskoczony tym, co się dzieje. Nie mogłem wyjechać, bo jeszcze miałem kwarantannę po powrocie z Izraela. I ja się śmieję z tego, ja oczywiście żartuję, ponieważ no to było do przewidzenia. Tutaj nigdy, czy teraz, za czasów trójki trzech muszkieterów, prezydentów Konina, czy poprzednio, kiedy był Józef Nowicki, nigdy temat odśnieżania, nigdy temat tego rodzaju nie był ogarnięty. Zastanawiam się tylko, czy co będzie z tym, z ulicą Przemysłową na wysokości Niesusza, ponieważ tutaj na skrzyżowaniu Matejki z Przemysłową są bardzo jest bardzo popękana nawierzchnia i jeśli to zacznie się wykruszać, jeśli te studzienki zapadną się jeszcze bardziej, to dojdzie do tragedii, ale nie ja jestem od tego, żeby to sprawdzać, żeby tutaj funkcjonowało wszystko. Popęka. Oczywiście mieszkańcy w podatkach za wszystko zapłacą. Stary numer i tak dalej. Nie będziemy sobie tutaj cukrować. To zawsze tak wyglądało i zawsze tak będzie. Czekamy do czasów, kiedy każda inwestycja tak wygląda. Skończy się gwarancja, nagle wszystko się psuje i tak dalej. Gdyby ktoś z was mógł napisać, opowiedzieć, przedstawić, jak wyglądał właśnie przedwczoraj zjazd z tego nowego wiaduktu na ulicę Przemysłową, bo tego najbardziej się obawiałem, jak to wygląda. Ruch jest bardzo mały. Ja powiem szczerze, mam okno co prawda zamknięte, ale zero. Zero hałasu, cisza, spokój, nikt nie jeździ, nigdzie złapał mróz, jest minus 9, także przy tej temperaturze, no na szczęście, nikt nie jeździ. Gdyby teraz padał śnieg jeszcze i minus 9, pozamiatane, miasto nieczynne i po prostu musielibyśmy pchać łącznie z dziennikarzami, jak to było w Warszawie, z dziennikarzami, pasażerowie pchali autobus, żeby można było gdziekolwiek dotrzeć. Były bardzo duże opóźnienia, oczywiście wszyscy zaskoczeni, miasto nieczynne, tak to po prostu wygląda. No cóż, to jest taka tematyka dzisiaj, troszeczkę o mediach, troszeczkę o artystach, fotografach, którzy wykonywali zlecenia, troszeczkę o najróżniejszych sytuacjach, które się działy i zauważyłem też, że zabrakło, nie wiem, czy ktoś z was mi wytłumaczy, dlaczego nagle zniknęły billboardy Zielone Miasto Konin i tak dalej. Koło mnie jest taki duży billboard. Zacząłem się śmiać, jak go zobaczyłem, ale sorry. Nagle te billboardy zniknęły. Miasto, Zielone Miasto Energii, Konin i tak dalej. Jakie nowoczesne było to logo. Nie wiem, czy możecie mi wytłumaczyć, może ktoś się na tym zna, co się z tymi właśnie billboardami stało. Nigdzie nie widać, ja tutaj zapuściłem boty, żeby sprawdzały. Nagle się okazało, że któregoś dnia w internecie tematyka znikła, zniknęły loga, zniknęło hasło Konin Zielone Miasto Energii. Coś się stało?
Nie wiem, może tak jak w Szwecji wyłączyli elektrownie atomowe i teraz biorą brudną energię z Polski. Dzisiaj okazuje się też, że w Niemczech zostały zasypane wszystkie te fotowoltaiczne fermy. Jak to się na to mówi? Chyba jakoś tak. U nas też budują. Ciekaw jestem z jakich paneli. Skąd dokładnie, jak to pięknie będzie zrobione. Mnie to ciekawi, a ta technologia mnie naprawdę ciekawi. Zawsze innowacje mnie ciekawiły i tak dalej. Jeśli chodzi o ciekawostki, coś takiego, jak zobaczycie coś takiego w gniazdku u siebie, prześwietliło się trochę. Kodu to wam nie pokażę, ale coś takiego niech będzie. Są takie nadajniki. To spokojnie. To tak miało być. Mogą wam wsadzić i może się okazać, że do gniazdka oczywiście, że was badają. Jaką macie przepustowość sieci i tak dalej. Właśnie mamy zamiar zgłosić do odpowiedniego urzędu brak światłowodu po stronie prawej, odnośnie przemysłowej, w stronę Konina. Brakuje światłowodu. Światłowód idzie z drugiej strony i będziemy starać się złożyć skargę. Jesteśmy dyskryminowani, jeśli chodzi o kwestię internetu, światłowodu. Co prawda słyszałem, że będzie za rok, ale to troszeczkę późno, no ponieważ jesteśmy naprawdę bardzo tutaj ograniczeni. Wyobraźcie sobie, idzie oczywiście przewód telefoniczny, nie ma sprawy, ale ten przewód jest z 1940 roku. Niemcy, którzy budowali brykietownię, którą oczywiście zburzył jeden idiota w Koninie. Połączenie, szło tutaj sobie połączenie do starego Konina. W Ołowiu pięknie położone kable, które jeszcze funkcjonują i jeszcze tędy idzie internet. Co prawda tylko 10 mega w jedną stronę, a z powrotem 0,3, ale funkcjonuje. Tak to po prostu wygląda. Nie wiem, czy wiecie, co będzie w najbliższym czasie, jeśli chodzi o kwestię elektrowni Konin, bo bardzo dużo osób się pyta. Ja tutaj wróciłem sobie i tak naprawdę nie orientuję się. Podobno przechodzimy na jakiś tam gaz, na biogaz czy cokolwiek, co się będzie działo. Była informacja też na ten temat gdzieś tam w mediach, ale nie zdążyłem przeczytać. Jakieś nowinki się tutaj będą wydarzać. Niedługo otwierają fabrykę akumulatorów. Dzisiaj słyszałem, że będziemy potentatem, jeśli chodzi o budowę w Polsce, jako Polska. Będziemy mieli najwięcej właśnie fabryk, które będą budowały najróżniejszego rodzaju baterie do różnych sprzętów i tak dalej. Nie ma sprawy. Tutaj, jeśli chodzi o kwestie innowacji, chciałbym tylko, żebyśmy korzystali też tak jak Chińczycy i wykorzystywali te innowacje. Myślałem, że będzie możliwość tworzenia tutaj startupów w Koninie. Myślałem, że będzie tutaj otworzone odpowiednie miejsce, żeby można otwierać też inkubatory przedsiębiorczości, ale cisza. Coś cisza, coś nie bardzo na ten temat i tak dalej. No zobaczymy. Rejon, jeśli chodzi o najbliższy, bardzo konkretny rejon takiego ekonomicznego luzu, to jest Turek. Tam się bardzo dużo fajnych rzeczy dzieje. Zobaczymy, czy w Koninie coś takiego będzie miało miejsce. Powiem tak, jeszcze przygotowuję. Oczywiście, być może z Karolem. Karol, pozdrawiam. I z paroma osobami jeszcze przygotowujemy sobie najróżniejsze audycje i wywiady na temat właśnie społeczności. Kto co chce, kto co może, czym się zajmuje, jakie ma hobby. Najbliższy wywiad będzie chyba z osobą, która jest na emeryturze, która opowie wam, na czym polega ogrzewanie jeziora w Gosławicach. Bo nie wiem, czy wiecie, że mamy taki fragment jeziora w Gosławicach, czy fragment kanału, gdzie jest ciepła woda. Dlaczego ona jest ciepła i dlaczego tak, a nie inaczej jest to wykorzystywane? A można by zupełnie inaczej. Obiecał mi, że wytłumaczę mi, na czym to wszystko polega. Na czym też polega znikanie wody, tysięcy litrów wody. Gdzie to może zniknąć? Woda paruje i tak dalej. Na czym to polega? Na czym polega technologia wytwarzania energii elektrycznej? Z czego to jest tworzone? Z czego jest tworzone to ciepło, które mamy w centralnym ogrzewaniu i tak dalej, i tak dalej.
Trzeba czasami porozmawiać z osobami doświadczonymi, żeby można było podzielić się tą wiedzą z osobami młodymi, które bardzo wiele chciałyby wiedzieć, ale nie mają skąd się dowiedzieć, ponieważ zamykają im szkoły techniczne, szkoły zawodowe. Będziemy tylko humanistami, którzy no niestety, będąc bardzo kiepskimi absolwentami wydziałów, no, zostają policjantami. Poznałem kiedyś takiego gościa, który mi powiedział, że on to w sumie skończył dziennikarstwo, ale wolał zostać policjantem. No to kurde, kochany, nieźle. Nieźle, naprawdę nieźle. No, ale trudno, można i tak. Ja znam gościa, który kurczę był kaumenem, a został dziennikarzem kiedyś tam. Potem zrezygnował, bo w sumie się okazało, że no, można i tak. Także na dzień dzisiejszy przygotowujemy sobie możliwości takie, a nie inne. Mam nadzieję, że będziemy sobie dyskutować, a też mam zamiar na wiosnę coś takiego charytatywnego, dobrze mówię, zrobić odnośnie przedsiębiorców, czyli będziemy sobie robić wywiady z osobami, które prowadzą jakiś biznes tutaj, malutki biznes, powiedzmy sobie, nie będą to spółki poważne i tak dalej, które dużo zarabiają, żeby czasami skarbówka się nie doczepiła po takiej audycji, po takim wywiadzie. Musimy promować po prostu przedsiębiorców, którzy tutaj działają, najróżniejsze małe biznesiki rodzinne, żeby opowiedzieli, na czym polega ten biznes, o co w tym wszystkim chodzi, dlaczego zapraszają, dlaczego są tacy fajni i dlaczego u nich jest taniej aniżeli na Allegro. A swoją drogą Allegro ma konkurenta, Amazon. Ale o tym będziemy też dyskutować sobie niebawem, ponieważ Amazon otworzył tutaj bardzo duże możliwości, żeby zarobkować. Tylko powiem szczerze z doświadczenia, wszystko, co daje bardzo duże możliwości, później ma takie małe, krótkie nóżki. Pamiętajmy o tym, że monopol doprowadza do tego, że najpierw stosujemy dumping, czyli obniżamy ceny, ściągamy wszystkich przedsiębiorców, żeby u nas sprzedawali, u nas sprzedawajcie, u nas, a później tworzymy monopol i podwyższamy o 500% cenę. No, o tym będziemy jeszcze dyskutować. Niestety, dlatego są te wszystkie kwestie RODO i tak dalej, i tak dalej. Odnośnie RODO, dzisiaj mówiłem odnośnie właśnie prawa prasowego, też jeśli chodzi o kwestie najróżniejszych mediów w Polsce, ale też musimy zerknąć sobie tutaj informacja dla szkoły, która się likwiduje, która ma być zlikwidowana. Tam są informatycy. Uwaga, informatycy. Ogarnijcie temat certyfikatów SSL. Ogarnijcie temat certyfikatów SSL, ogarnijcie temat bazodanowy, ogarnijcie temat RODO i ja się zgłoszę do szkoły i coś wam powiem, bo coś zauważyłem i teraz gdybyście wy to ogarnęli, gdybyście wy to zgłosili, to być może jeszcze nic nie wiadomo, ale być może jedynie krowa nie zmienia zdania, tak? Czy jakoś tak? Informatycy ze szkoły, która się likwiduje. Ogarnijcie tematy dookólnie. Ogarnijcie tematy najróżniejszych stron. Pobadajcie sobie serwery. Poczytajcie o certyfikatach SSL. Poczytajcie o RODO. I ja wam coś powiem. Taniej będzie was zostawić, aniżeli ponieść pewne koszty. To by było na tyle. Nie chcę za dużo tłumaczyć. Ale coś zauważyłem przez przypadek i grubo. Grubo. Jeśli wam to powiem i to zrobicie, będziecie mieli wiedzę większą, pójdziecie z propozycją albo rybki, albo akwarium. Szkoda, szkoda, że tak prywatnie powiem, bo ja jestem człowieczkiem, który naprawdę
chyba w 2000 roku kupiłem pierwszą Biblię Linuxa, tam był z tyłu Red Hat, taka płyta, tam instalowało się pierwszy raz Linuxa w 2000 roku zainstalowaliśmy, trzy domy dalej na dole w piwnicy u pana Adama O, bardzo dobrego informatyka, chociaż on nie jest linuxowcem, on jest sprzętowcem. I pamiętam, jak żeśmy pierwszy raz zobaczyli Linuxa. Kurde, komendy, wszystko pisane z palca, robiło cuda, czyniło cuda i tak dalej. Informatycy właśnie z tej szkoły, która ma być likwidowana, powinni się zainteresować też siecią I2P, czyli I2P. I2P. Ponieważ dzięki tej sieci będziemy mogli bardzo dużo tutaj w Koninie utworzyć, zmienić i tak dalej. Stworzyłem też serwer Discorda dla Konina. Jeśli będziecie zainteresowani, nie ma sprawy. Miejsce dla 100 osób dziennie jest. Możemy podyskutować, potworzyć jakieś audycje, live i tak dalej. Też myślę, że właśnie informatycy z tego technikum, z tej szkoły technicznej powinni się tym zainteresować i właśnie przez takie media wyjść do świata i opowiadać, kim są, bo sam protest, wiecie, rozumiecie, jedne media wrzucają, drugie nie wrzucają, Poznań, telewizja Poznań was ukazała, ale już nie widziałem tego w Koninie, próbowałem publikować, ale ludzie, jak nie ma afery konkretnej, nie ma krwi, nie ma przekleństw, nie ma skandalu konkretnego, to nie zerkają. W momencie, kiedy pokażecie faktycznie, na czym polega wasza nauka, kim jest taki, widziałem ostatnio człowieka po tej szkole, jest promocja na fanpage'u szkoły, to jest, ja mówię o byłej hutniczej, jak inaczej mówiąc, tak, jest na fanpage'u tej szkoły pokazany człowiek, który skończył tą szkołę i już pracuje sobie ładnie, pięknie zarabia, pracując na koparyczce. Jest samodzielny i tutaj bądźmy szczerzy, osób, które mają jakiekolwiek uprawnienia, jest coraz mniej. Brakuje w Polsce tokarzy, elektryków, frezerów, spawaczy. Pracując sobie w 2016 czy 15 roku w Krakowie, budując spalarnię, którą prowadzili Koreańczycy, piękny system pracy, w ogóle 7.00, 15 minut ćwiczeń na dworze, później dopiero szliśmy wykonywać własne zadania. Powiem szczerze, ja widziałem faktycznie, jak mało jest spawaczy na Tiga i tak dalej, tak? Także ja dziwię się, że się takie szkoły likwiduje, no ale widocznie Polska jako centrum magazynowo-monterskie jest najlepsze, tak? Czyli montujemy samochody i najróżniejsze maszynki i jesteśmy takim Amazonem dużym, wielkim, magazyny pasują, nie ma sprawy. Będziemy sobie tutaj produkować takie mini Indie. Zero własnych innowacji. Mam nadzieję, że to się zmieni, że co niektórzy będą tutaj faktycznie potrafili się odnaleźć w tej rzeczywistości, ale jeśli faktycznie nie otworzymy umysłów ludziom młodym i nie pokażemy im, w jaki sposób mogą funkcjonować i co powinni zrobić, bo przecież to wszystko, co my robimy, to wszystko, co budujemy, to budujemy dla nich, tak? I teraz oni powinni ukazać siebie, żeby pokazać grzybkom starszym, że w nich jest przyszłość, że to ich wiedza, która cały czas się rozwija, będzie decydowała o najbliższych 30-40 latach. Jeśli będziemy likwidować sobie szkółki, które faktycznie wypuszczają osoby, które będą budowały tę rzeczywistość i zostawimy samych humanistów, są w porządku, nie ma sprawy. Ale pamiętajmy o tym, że naprawdę, tak jak w logistyce, wszystko składa się z A, B, C, D. No, żeby to wszystko funkcjonowało, musi być każda sfera zabezpieczona. Techniczna i też humanistyczna. Dopiero wtedy mamy dwa filary, na których możemy budować i to wszystko realizować. Nie wiem, zobaczymy. Ja skontaktuję się z szkołą.
przynajmniej z chłopakami, żeby można było podyskutować na temat, co oni mogą zrobić, ponieważ mogą ogarnąć tematy certyfikatów, mogą ogarnąć tematy RODO i mogą ogarnąć tematy jeszcze sieci, która może być wykorzystywana w sposób bardzo przejrzysty. Ona jest kodowana, ona jest siecią peer-to-peer, możemy różnie to ustawić. A też następny temat, serwery Discordowe, czyli właśnie dzięki tym serwerom możecie też bardzo wiele wyrazić, połączyć się, nagrywać to wszystko i później tą opinię wyrazić gdzieś tam w społeczności, czy facebookowej, czy jakiejś zupełnie innej. Jeśli młodzi nie ogarną tematu, to nie będzie ich. Już niedługo ich nie będzie i tutaj nie ma że boli. Jeśli liczycie na polityków, liczy się kasa, liczy się promowanie spraw ważnych, centralnie zarządzanych i to wszystko. Nikt, jeśli wy nie zareagujecie, nikt nie będzie się z wami cackał. I tyle. No, kończymy powoli, bo jest 40 minut, za długo. Miałem mniej nawijać, a bardziej konkretnie, ale niestety przed zabiegiem i po zabiegach przeszczepu jestem troszeczkę powolniejszy, ale dajemy radę, dajemy radę. Pozdrowienia dla mojego kuzyna Mirosława D. Ja nigdy nie kłamię. Jak coś mówię kuzynie, to znaczy, że to jest prawda. Tylko czasami ktoś pieniędzmi stara się coś i tak dalej. To by było na tyle. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Może niebawem. Pozdrowienia dla pana Karola. Będziemy starać się w piątek, w sobotę skontaktować i nagrać z panem opowieści. Pana opowieści, to jaką ma pan koncepcję na rzeczywistość i tak dalej. I zero polityki. Zero polityki. Zero polityki. Politycy do garów. Na razie.